Dzień dobry, nazywam się Tobiasz Koprowski, na portalu WSS znany pod pseudonimem Anorak. Na tegorocznej konferencji jestem tutaj w roli eksperta z technologii Microsoft Office System. Poza tym prowadzę we Wrocławiu grupę SQL-ową. Poproszono mnie, żebym powiedział kilka słów na temat certyfikacji. Muszę powiedzieć, że dla mnie certyfikacja jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Zacząłem się certyfikować kilka lat temu. Udało mi się tych certyfikatów zdobyć do tej pory około 11. Po kolei idę ścieżkami coraz wyżej. Zdecydowanie zachęcam każdego do spróbowania tej drogi rozwoju swojego, jeżeli chodzi o branżę informatyczną. Możliwości certyfikacyjne są bardzo duże, bardzo dużo jest rodzajów certyfikatów, technologii, z których można się specjalizować, zarówno od podstawowych certyfikatów Microsoft Certificate Professional, które są bardzo ważne dla każdego, kto pierwszy raz zdaje. Tutaj należałoby dodać, że wystarczy jeden dowolny egzamin, żeby ten tytuł otrzymać. Poprzez następne certyfikacje MCTS, MCITP, certyfikacje inżynierskie. Ukoronowaniem takich certyfikacji może być na przykład program Microsoft Certified Master bądź Architect. To już jest bardzo wysoka certyfikacja. Natomiast bardzo dobrym początkiem jest zdanie swojego pierwszego egzaminu w dowolnym ośrodku, wybrany przez siebie dzień, godzinę z wybranego przez siebie tematu. Otrzymanie później tego certyfikatu i rozpoczęcie w ten sposób jakiejś swojej kariery i udowodnienia przede wszystkim sobie samemu, a także ewentualnie potencjalnemu pracodawcy o tym, że rzeczywiście jest ekspertem, specjalistą w danej dziedzinie. Dziękuję bardzo.